śnieg nie jest dobrym źródłem wody w sytuacji awaryjnej. Choć mogłoby się wydawać inaczej, w śniegu jest bardzo niewiele wody. W śniegu jest głównie powietrze, więc tego śniegu trzeba naprawdę sporo zebrać, żeby jakąś sensowną ilość wody zdobyć, nie? W niektórych rodzinach, żeby zrobić solnik, tradycyjną wigilijną potrawę, śnieg do miednicy zbierało się przez wiele dni. Ale to dopiero początek problemu ze śniegiem. Potem ten śnieg trzeba jeszcze roztopić. Dołożyłem troszkę śniegu, bo zrobiło się więcej miejsca w garnku, więc teraz jest z górką. Minęło 11 minut od rozpalenia. Mamy trochę wody i oczywiście pełno syfu, który był w śniegu, który zgarnąłem z mchu. 15 minut gotowania, żeby uzyskać mniej więcej pół litra śniegu. Natomiast musicie uważać zwłaszcza na śnieg żółty, bo żółty